Siemanko YouTube, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Jestem dzisiaj sama, Aga wyjechała na wyjazd służbowy, więc nagrywam takiego tajemniczego vloga, o którym ona jeszcze nie wie. Postanowiłam, że nagram na kanał właśnie filmik. Aga wyjechała w sprawach służbowych i nie ma jej od piątku do poniedziałku, czyli prawie 4 dni tak naprawdę, taki dłuższy weekend. Wiedziałam, że w tym czasie wykorzystam ten czas na coś produktywnego i postanowiłam zrobić jej niespodziankę, ponieważ kupiłam farbę. Ostatnio, jak wiecie, bawię się w takie przerabianie różnych rzeczy w naszym mieszkaniu. Ostatnio odmalowałam lodówkę, którą zaraz wam pokażę. Była srebrna, teraz jest czarna, czarno-złota. I postanowiłam podczas nieobecności Agi przemalować jedną ze ścian na różowo, bo taki miałyśmy plan, i przemalować szafę na czarnej na kolor bergamotki. Tak się nazywa ta farba, w sensie bergamotka to taki... taka zieleń miętowa, taka pastelowa, coś takiego, nie? I do tego kupiłam jeszcze ornamenty, także zaraz zobaczycie, jaka będzie metamorfoza. Strasznie nie lubię, kiedy ona wyjeżdża, bo nie lubię być w domu sama. Na szczęście mamy kota, ale ogólnie to boję się troszeczkę być w domu sama, to jest strasznie nieprzyjemne. No i jak wróci, chcę jej zrobić niespodziankę, chcę sprawić jej przyjemność, więc wymyśliłam różne takie rzeczy. Kupiłam też piniatę, którą zaraz wam pokażę, także będę robiła jakieś takie różne rzeczy i nagram wam z tych przygotowań vloga, potem poczekamy razem na Agę, jak Aga przyjedzie, jedzie, to się z wami przywita. Ja jestem dzisiaj w takim domowym outficie, dresik domowy i nieogarnięte włosy. Taki mam homestyle. Pokażę wam, którą ścianę będę malować, bo ostatnio kupiłyśmy sobie na tą ścianę plakaty. Tak wyglądają plakaty powieszone. Tu jest Frida. W ogóle jak zobaczyłyśmy Fridę na stronie, z której zamawiałyśmy plakaty, to stwierdziłyśmy, że Frida musi być obowiązkowo w naszym mieszkaniu. Powiesiłyśmy to, stwierdziłyśmy, że taka biała jest ta ściana i w sumie te kolorowe plakaty tak średnio pasują, więc postanowiłam ją przemalować na różowy. Pokażę wam farbę. Mam taki kolor Uroczy Morganit, to się nazywa, taki pastelowy róż, trochę nudziakowy, i będę malowała tą ścianę całą na różowo. W malowaniu wygląda nasza lodóweczka, sorry za bałagan, tam się robi jedzonko dla mnie, a tutaj mamy magazyn z ciuchami dla was, bluzy i rzeczy do wysyłki, więc z tego kąta zrobił się taki magazyn, musimy to jakoś ogarnąć. Lodówka była srebrna, a teraz jest czarna, bo będzie nam pasowała bardziej do kuchni, którą kończymy. To jest ta nieszczęsna szafa, która jest czarna i w ogóle nie pasuje nam. Postanowiłam ją przerobić. Tam zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokażę wam, jaki ornament do tej szafy kupiłam. Muszę go rozpakować. To jest drewno kauczukowe. No, więc generalnie chcę zaskoczyć Agę, zrobić jej taką niespodziankę, tak jak wiecie, kiedyś było, że się wracało z kolonii i na przykład mama przemalowała cały pokój, czy przemeblowała, no to Aga wróci z wyjazdu służbowego i będzie przemalowana ściana i szafa. Taki będzie kolor szafy. Dobra, jednak przebrałam się w troszkę gorsze ciuchy i zaczynam ścieranie całej szafy. Potem trzeba będzie ją umyć, odtłuścić i będę kładła farbę. Cała szafa starta, odkręciłam też rączki, bo będę je wymieniać. I ten kolor jest przepiękny, pokażę wam w świetle dziennym. Bardzo, bardzo taki delikatny jest ten kolor. Muszę jechać do Obi, bo zepsuł mi się wałek do malowania, rozwalił się. Jeden się rozwalił na pół gąbka, a drugi wypada cały czas z rączki. Więc jadę kupić wałek, bo jeszcze mam zamiar malować ścianę. Co chcesz? Chciałabyś jeść? Uważaj tam, bo farba jest. Generalnie już wygląda to na razie tak. Jeszcze jest parę miejsc, które muszę przymalować i jeszcze boczna ściana, nie? No! Dzień trzeci z życia singla. Wczoraj skończyłam malowanie w nocy, dlatego że okazało się, że ta farba nie chce pokryć czarnej farby, więc musiałam włożyć kilka warstw i pomalowałam jeszcze ornamenty, które wam pokazywałam. Jestem już w koszulce na wybory, idę na wybory właśnie w tym t-shircie. Prezentuję wam. Taka ładna koszuleczka. Na wybory wracam, kończę tą szafę. Szłam dosyć. Strasznie długo to się schodzi. Nie wiedziałam, że aż tyle czasu mi to zajmie, bo z lodówką poszło o wiele szybciej. Pytań pojawiło się pod najnowszymi filmami odnośnie tej opony, o której wspominałyśmy kilka odcinków wcześniej. Niestety sprawdziłyśmy i tak opona była przebita. Także nie wnikamy, już mamy to gdzieś, nie będziemy teraz prowadziły jakiegoś dochodzenia bez przesady, ale no niestety. Wróciłam zagłosowane, zamówiłam sobie coś na wzór kebaba, bo jestem sama w domu, nie mamy dzisiaj cateringu, bo jest niedzielka i nie chcę mi się gotować samej, wiecie jak to jest. Postanowiłam, skoro nie ma Agi, skorzystać z tej okazji i zamówiłam sobie coś na wzór kebaba, coś nowego, bo to jest taki burger, kebaboburger, pokażę wam jak przyjdzie, wegetariański z krążkami cebulowymi. Nie wiem, czy wam pokazywałam, jak sobie moją bluzę z naszego sklepu, powergirls.com.pl, poklejałam różnymi naprasowankami z naszego sklepu.
Tak, tu jest jednorożec, taki plaster. O, mi się ta mega podoba naszywka. Powiem wam, że to jest mega proste, bo jak kupujecie naszywki na naszym sklepie, to są naprasowanki. Wystarczy na bluzę położyć naprasowankę, na to papier do pieczenia i przyjechać żelazkiem i gotowe, już jest wprasowane. Dla pewności zawsze można to przeszyć nitką, żeby się nie odkleiło, ale moja bluza była, słuchajcie, prana już z 10 razy. No i trzyma się rewelacyjnie. Przyszło mi moje jedzonko. To chyba jednak jest bardziej burger niż kebab, ale i tak wygląda smacznie. Zamówiłam zamiast tych rączek takie rączki, więc myślę, że będą ładnie wyglądały. Zaraz idę je wkręcić. Dobra, słuchajcie, gotowa jest szafa. Jestem nawet zadowolona z efektu. Muszę jeszcze posprzątać tutaj, poodklejać taśmy, ogarnąć, bo jest straszny syf, ale te ornamenty według mnie i rączki zrobiły naprawdę robotę. Czwarty dzień z życia singla. Dobra, nie będę tak mówić, bo Aga mnie oje... to, że mówię, że jest dzień z singla, więc dzień w samotności. Czwarty dzień życia w samotności. Skończyłam wczoraj w nocy malować ścianę, już wam pokazuję efekty. Jestem zadowolona, nawet tak bardzo nie ujebałam wszystkiego dookoła. Tam takie drobne rzeczy muszę przymalować, ale jest gites. Patrzcie tam, taram, ścianka ma taki kolor, taki jak chciałam. Aga już do mnie dzwoniła, że jest w drodze do domu. Godzina 11:30, ma być za jakieś 2 godzinki, więc muszę szybko skoczyć do kwieciarni, kupić jej kwiaty. Prosecco, bo mówiła, że jest strasznie zmęczona, więc kupię jej prosecco. Pewnie spędzimy ten dzień sobie w domu. Dobra, muszę spiąć tyłek, bo Aga miała strasznie trudny weekend. W ogóle ma ostatnio trudny czas związany taki z pracą, jest bardzo przemęczona, więc postanowiłam ją trochę odprężyć i właśnie stąd te wszystkie niespodzianki dla niej. Takie małe, bo małe, ale w sumie myślę, że takie rzeczy cieszą. Dlatego muszę szybko lecieć po zakupy. A, jeszcze miałam wam pokazać, co kupiłam Adze. Kupiłam Adze piniatę jednorożca, tylko właśnie mu się uwalił róg, jak go rozpakowywałam. Muszę go przykleić z powrotem. Do niego są takie, o, taki kij do rozbicia tej piniaty. No i kupiłam jakieś słodycze, lizaki. Aga jest średnio słodyczowa. Chciałabym tu zmieścić chipsy, ale niestety nie ma opcji. Musiałyby być bez opakowania, no a jak wypadną na podłogę, to trochę niefajnie. No więc kupiłam jakieś lizaki. Wiem, że lizaki lubi. Tak, tylko żeby, wiecie, dla frajdy. Nigdy nie rozwalałam piniaty. Myślę, że ona też nie, więc będzie śmiesznie. Aga za chwilę ma to być. Już chłodzę jej prosecco. Ogarnęłam jakieś kwiatki, ale nigdy nie było żadnych kwiatków, więc kupiłam po raz pierwszy margaretki. I to 2 kolory, więc zrobię z tego bukiecik. I dorwałam ciastka z wróżbą, więc dorzucę je do piniaty. Chciałam jeszcze kupić balony, ale nigdzie nie było, nie zdążyłabym już teraz. Myślałam, że będzie w ogóle wieczorem, a ona jest przed południem ma być, więc już jest południe. No to będzie po południem w sensie. Tu mam cukierki, nie wiem czy ich starczy. Powiem wam, że kupiłam różnego rodzaju cukierki i było ich troszkę więcej, ale przez ostatnie 2 dni zdążyła zniknąć nagle 1/3. Podjadałam, przyznaję się. Mam nadzieję, że wystarczy, ale Aga nie lubi słodyczy, a w naszym domu jest taka zasada, że nie trzymamy słodyczy na zapas. Po prostu, jak widzicie, w ciągu 2 dni potrafiło zniknąć 1/3 cukierków, więc ja potrafię wchłonąć wszystko, jak coś jest w szafkach. Że lepiej, żeby nie było i nie kusiło. Dobra, napełniam. Źle nawet powiem. Troszkę tam się zapełniło. Bo te 4 dni, to jest jak ciężko. Co tu się stało? Nagrywałam głowę. A, to jest ściana! No. Pomalowałam. O, fajnie, ładnie? No. Trochę się zmniejszyła przestrzeń, jak no, zrobimy tak, ale tak, zrobiło się tak lepiej. No, nice, pasuje do tego, obudowy. Chciałam ci niespodziankę zrobić. Dziękuję. To co? No piniatę ci robię, ale nie zdążyłam. Będziesz musiała rozwalić. Chodź, w tym ci coś pokażę.
Co mi pokażesz? Co mi pokażesz? Ja nie mam aż takich wrażeń poza faktem, że już prosecco się chłodzi. W zamrażalniku. Odbiło mi się w lustrze. Nice! Zrobiłam szafę. Robiłam ją super. Strasznie długo. Nice, fajnie. Podoba mi się bardzo. Tak? No, tak. Jezu, ile zmian, że częściej będę wyjeżdżała. Nie, nie. Chodź, mój to pretoszynko moja. Chodź do mnie, moja pretoszynko. No, jak krzyczy w ogóle, co pretensjonalnie. No, ma pazury długie, matka, okay, musisz obciąć. Gdzie on swoją znowu bolą, wiesz? Widzę właśnie, słyszę. Aga mnie mega zaskoczyła, myślałam, że będę po nią jechała do centrum, a tu okazało się, że przyjechała pod dom i wzięła mnie z zaskoczeniem, nie zdążyłam przygotować niespodzianki, więc my już jesteśmy w strojach domowych i będziemy rozwalać pieniatę. Nie mogę jej podwiesić. Rozwaliła się. Zerwał mi się sznurek. Czym to przywiesić? Kurde, czym się wiesza pieniatę? Co tu się dzieje w ogóle? Wiesza, pasek? Wiesza, był wieszany co najmniej, wiesz, tak... Wieszam pieniatę na pasku Gucci. Czego zabijesz pieniatę? Tam jak to się mówi, pieniatę? Piniata. Wygląda to dość creepy, muszę ci powiedzieć. Boże, ona wygląda jakoś sadomaso, strasznie. Dawaj do żonglowania, bo spadnie. Nie, bo cię uderzy, znokautuje się i co wtedy będzie? To ciastko, ale przywalę cię, potem będę miał wyrzut do sumienia. Ciastko z wróżbą tam na ciebie. No dobra, ale to ja muszę mocno przywalić, żeby to rozbić. Zasłaniamy cię oczy, ja tak zrobię. O Jezus, on jest twardy, uważaj, żebyś mnie nie uderzyła. Bo ja będę to robiła na stojąco, jednak na kresie. Poczekaj! Jeszcze nie, ja ci powiem kiedy. I robimy to. Najwięcej przypadków zdarza się w domu. Czekaj, nie kręć się, no. Ojej. Odsuń się trochę. Gdzie? Jeszcze? Ale nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Tu. A? Tu. No. Tu stań. Stoję. O tak, stań. No, stój tak. Kręci mi się w głowie, bo się zakręciłam. Nie wiem, po co. Żeby nie wiedzieć, gdzie jesteś. I teraz jest piniata. Nie, ale poczekaj, bo to też jestem ja. Chodź tu. No. Stoj strasznie. Tu chodź. Misia, bo stracę życie. I że ja z drugiej strony jednak stanę, wiesz? Jak to gdzieś prawa ręka. Oj. Tu już jest ściana, kotku. Tu jest ściana. No, jedziesz. Mogę? No, chyba tak. Oj. Oj, co robisz? Niżej. Ej! Wiem, bo nie mogłam tam zmieścić chipsów i pomyślałam, że chociaż popcorn tam wepchnę. Popcorn to dobry pomysł. O to? Szukamy? Tak. To twoja w takim razie, więc otwieraj. Dobra, a jeszcze na siebie jest, a tak. To jest dla ciebie. O, dziękuję. Proszę. Lubię chińskie ciasteczka, wiesz? Naprawdę. Lubisz wróżby czy jest... chińskie? Smak? No. A ja nie, takie zwykłe one są chyba. Ale tak waliłaś? Tak waliłam, że popękało. Tak, tak. Ale uwaga, wyciągam wróżba. A przeczytasz? Czeka na ciebie radosna niespodzianka. Czy to ja? Nie powinno tam być dopisane gorąca niespodzianka? Nie radosna. Pasuje również. Dobra, sprawdzamy moje. Kot też. O, przepraszam, nie mamy dla ciebie wróżby. Ej, ty też chciałaś, tak? Aha. Masz reputację. Masz reputację? Ale dobrą czy złą? Tak jest napisane, masz reputację, kropka. Nie jest wróżba, to jest stwierdzenie, ja to wszystko wiem. No to, czyli czeka na ciebie szczęśliwa niespodzianka. Proszę, oddaję ci ciasteczko. Dziękuję, kochanie. Szczęśliwa niespodzianka, a czy niespodzianka... Nie mogę sobie wybrać niespodzianki. Niespodzianka musi mnie zaskoczyć. No
to dzisiaj cię zaskoczę. Anna radośnie.